Cześć, witajcie! Za mną SD9 już odpalona i gotowa do szkolenia, a teraz powiemy sobie o absolutnych podstawach aplikacji Live Modeling, czyli tego świetnego narzędzia, dzięki któremu naprawdę nie musisz być programistą MIDI, żeby tworzyć własne style. Cześć, tym razem powiemy sobie o aplikacji Live Modeling, czyli aplikacji, która jest dostępna w instrumentach Ketron, dzięki której naprawdę nie musisz być programistą MIDI, żeby tworzyć własne style. Moi drodzy, wybieramy sobie akompaniament, który chcemy zedytować, chociażby Disco 1. No i Disco 1, wybierzemy sobie jakiegoś Rhodesa, brzmienie brzmi tak. No i ten styl jest całkiem fajny, on całkiem fajnie gada, no ale może mamy jakieś swoje preferencje, które chcielibyśmy zmienić, dlatego nie robimy nic innego, tylko wchodzimy w Live Modeling. I tu mam nic innego jak wszystkie ścieżki, które grają z nami w akompaniamencie. I lecąc po kolei, pierwsza ścieżka to jest Live Drum, czyli prawdziwy materiał perkusyjny audio. Druga ścieżka to jest audio drum, czyli coś, co tłumaczyłem na YouTubie, oraz perkusja MIDI. Trzecia ścieżka to groove, czyli przeszkadzajki, które można dodać do akompaniamentu. W tym przypadku są to jakieś konga. Na czwartym traku zawsze mamy tutaj bas, linię basową. I dalej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tych pięć ścieżek jest po prostu programowalnych, jest to dowolność ścieżki instrumentalnej w akompaniamencie. Idąc dalej, tutaj pod tą komórką zawsze kryje się sekcja live guitar, czyli prawdziwy materiał gitar, a dwie ostatnie to nic innego jak barwa lewej ręki, która może grać z nami w akompaniamencie. No to co? Tutaj można oczywiście podmieniać swoje, że tak powiem, partie. Zobaczcie, w tym akompaniamencie perkusja gra tak. I załóżmy, że ta perkusja mi się nie podoba. Co robię? Naciskam i przytrzymuję ikonkę perkusji i mam tutaj całą listę różnych live drum, czyli prawdziwych materiałów audio. No i mogę sobie wstawić na przykład chociażby House 124, Enter i ten sam styl już gra tak. Co ważne, jeżeli podmieniamy perkusję, podmienia się ona na wszystkich wariacjach. Idąc dalej, jak gra bas w tym akompaniamencie? Jesteśmy na wariacji B. Naciskam i przytrzymuję ikonkę basu i mam tu przycisk solo. Po naciśnięciu przycisku solo odezwie się nam sam bas. No i załóżmy, że ten bas mi się nie podoba. Oczywiście po naciśnięciu Voice Change mogę mu zmienić brzmienie na inne. I tak dalej, i tak dalej. Ale może mi się po prostu nie podobać nawet, co ten bas gra, po prostu przebieg tego basu. Więc co? Nie muszę być programistą MIDI. Wystarczy, że nacisnę tutaj bas. I mam tutaj różne gatunki muzyczne, na których oparta jest linia basowa. No i wchodzimy sobie na przykład w dance, w taneczne. No i załóżmy dance 5. I już bas gra tak. No ten jest akurat bardzo podobny. Ale na przykład dance 7. I wybieram sobie na przykład dance 3. I już bas gra tak. Albo dance 2. Mogę jechać dalej kółeczkiem, nie wiem, Dance 23. Zobaczcie, ile tego jest. Samych dance'ów jest 80, Dance 75, Dance 77 i dalej mamy House, no i na przykład może być House 5. No ale wybierzmy sobie na przykład ten Dance 78. Idąc dalej, tutaj mamy nagrane jakieś elektryczne piano, no i powiedzmy, że sobie to zostawimy. Moi drodzy, wyłączam przycisk solo, żeby odezwały się wszystkie ścieżki w akompaniamencie.
I zobaczcie, mam tutaj trzy wolne komórki. I co ja mogę zrobić? Mogę przypisać wszystko dowolnie, co chcę pod te komórki. Czyli na przykład, nie wiem, akordeon, tak? Naciskam wolną komórkę, naciskam i przytrzymuję. I wybieram przycisk orchestral. Wchodzę w ensemble i wybieram sobie na przykład Fisa Polka. I to gra tak. Mogę podgłosić. Wystarczy, że nacisnę volume i kółeczkiem do góry. A także zmienić brzmienie. Voice change. Na przykład taki. Przyciszymy go trochę. O, jest fajnie. I na jeszcze jedną komórkę mogę na przykład dodać jakiś fajny efekt. Zobaczcie. Zaznaczyłem trzecią komórkę. Naciskam orchestral. I mam tutaj bardzo fajną sekcję SFX, czyli różne efekty. No i na przykład SFX, no i wybieram sobie FX2. Zobaczcie, jak to brzmi. Chodzi o coś takiego, tak? Oczywiście to troszeczkę przyciszymy, żeby to nam grało w tle. Odznaczam solo, żeby zagrały wszystkie ścieżki i uruchamiam akompaniament. Już to nam gra tak. Oczywiście tutaj możemy sobie wstawić jeszcze coś, tu mamy jakieś smyczki, ale zostawmy to i przejdźmy do tej komórki, czyli sekcja live gitar, prawdziwe gitary. Już wracamy. Tutaj gitara gra tak. No i załóżmy, ona mi się nie podoba. To oczywiście co robię? Naciskam i przytrzymuję ikonkę gitary. I teraz pojawiły mi się różne paterny gitar elektrycznych, ponieważ już wcześniej była wybrana gitara elektryczna i mogę sobie wybrać, nie wiem, na przykład Disco Wah, które brzmi tak. Możemy to trochę podgłosić. Wystarczy, że zaznaczę tutaj volume i pojadę kółeczkiem do góry. Ale może być też co innego, na przykład country rock. A jeżeli chcę inną kategorię gitar, a nie elektryczne, wystarczy, że nacisnę Exit i mam tutaj trzy rodzaje gitar do wyboru. Folkowe, elektryczne i nylonowe. I gdy przejdę do folkowych i wybiorę na przykład 16 Folk 6, to już gitara gra tak. No i załóżmy, że sobie to zostawimy. Troszeczkę ją przyciszę. I co ciekawe, tutaj mamy dwie takie komóreczki oznaczone jako reverb i chorus. Oczywiście reverb pogłos, chorus efekt chorus. Dlatego możemy sobie troszeczkę chorusa na nią dodać i troszeczkę reverbu. Odznaczam solo i już ten cały akompaniament gra tak. Już poznałeś cały czar live modelingu. Zrobiliśmy całkiem fajny taki styl, który można z powodzeniem do wielu piosenek wykorzystać, ale co jeszcze ważne, jeżeli chcesz szybciej edytować akompaniamenty, mam na myśli oczywiście szybsze zmiany pomiędzy wariacjami, jeżeli nie chce ci się każdej wariacji po kolei klepać, to tutaj masz takie fajne rozwiązanie single i global. Tu się to przełącza dokładnie i w momencie, kiedy jest ustawione na single i zmienimy sobie jakąś rzecz w live modelingu, to ona się nam zmieni tylko na tej wariacji. Natomiast jeżeli jest zaznaczone global i dokonam jakiejś zmiany, to się zmieni na wszystkich wariacjach. Zostanie zastosowana ta zmiana, którą tworzymy. Ok. Żeby po prostu edytować wariacje, wystarczy, że zmieniam przycisk wariacji. Zmieniam sobie teraz A, B, C, D i w ten sposób po prostu przełączam się między wariacjami i dokonuję sobie tych zmian. Co w momencie, jeżeli chcemy zedytować przejście, bo jest to możliwe. W Ketronach ogólnie, jeżeli naciśniemy przycisk Fill, no to nam się odpali akompaniament. Natomiast, żeby nam się nie odpalił ten fill, wystarczy, że naciśniemy key start od keyboard start i fill. I w tej chwili już mi się tutaj na górze ekranu wyświetliło fill 4 i mogę sobie edytować
przejście. Podobnie jest z sekcją intro i sekcją ending. Oczywiście w sekcjach intro i ending może być troszeczkę utrudniona edycja w live modelingu, ponieważ tam są zaprogramowane po prostu zmiany akordów, więc tam być może edycja będzie lepsza w edytorze stylu, o którym będzie w następnym odcinku, ale jeżeli chcemy zedytować intro lub ending, wyciszyć jakąś partię na przykład tak, to wystarczy również, że naciśniemy key start, żeby był podświetlony i chociażby przycisk intro 3 i już mam na górze intro 3 i mogę sobie dokonywać zmian. Natomiast jeżeli chcemy edytować zakończenie, ending, naciskamy reintro, musi być zaznaczony key start i na przykład dwójeczka i już mam end 2. Czyli w tym momencie mogę sobie edytować zakończenie w akompaniamencie. To jest właśnie siła live modelingu. Moi drodzy, oczywiście możemy sobie wstawiać swoje partie chociażby audio w live modelingu. Jak to zrobić? To będzie w następnym odcinku. Natomiast oczywiście jest możliwość wsadzania swoich loopów perkusyjnych, a także swoich po prostu melodii MIDI zaprogramowanych chociażby w instrumencie. OK, w następnym odcinku przejdziemy sobie do rozszerzenia live modelingu, czyli sekcji view. A tymczasem na razie, cześć!